Witamy ponownie w projekcie Rainbow. Rozpoczęliśmy tą modową przygodę razem z 16 projektantami. I uwaga, spoiler! Została już tylko czwórka! To nie jest spoiler, Sunny. A może ktoś zaczął oglądać dopiero teraz? Serio? A co robił wcześniej? Ach, pewnie odrabiał lekcje. Podsumujmy. Avery zwyciężyła w zadaniu dotyczącym dodatków. Skyler efektownie uratowała swój zespół. A Ainsley wygrała konkurs mieszany. Tylko Chanel dotąd nie wygrała. Czy to oznacza, że będzie pierwszą, która polegnie? Jedyne, co teraz planuję, to lista gości i kolacja, którą zamierzam uczcić swoją wygraną w projekcie Rainbow. Witaj, finałowa czwórko! Jakie jest główne pytanie, które każdego roku zadają sobie miliony maturzystów? W czym pójdę na studniówkę? I to jest nasz dzisiejszy temat. Nasi rywale to zespoły Rainbow High i Shadow High, choć na tym etapie tego konkursu lepszym określeniem będą pary. I tu niespodzianka, dla kogo będą projektować. Każda para musi przygotować suknię dla szkoły rywali. Poważnie? Zespół Chanel i Ainsley zaprojektuje suknię w stylu Rainbow High dla Blue Brooks, a Skyler i Avery suknię w stylu Shadow High dla Pinkly Page. Waszą inspiracją będą siostry Shimmer i Shine. Pamiętajcie, że to mają być kreacje do tańca. A teraz poznajmy nasz komitet studniówkowy. Doradzi wam, jak zaprojektować coś idealnego dla ich szkoły. Zapraszamy! Już się robi bardzo ciekawie. Zaraz znajdę jakieś inspirujące zdjęcia sukni z marzeń. Mam ich cały album. Myślę, że ludzie przywiązują zbyt dużą wagę do idealnych sukni na tę imprezę. To jest przestarzałe i nudne. O, a może zamiast tego zaprojektujemy wytworny spodnium? Taki awangardowy kostium. Co? To wykluczone. Większość chce wystąpić w sukni, więc projektujemy suknię. Ale dlaczego dla większości? Właśnie. Stwórzmy coś, co spodoba się każdemu. Motto Rainbow High to pokaż swoje prawdziwe kolory. To znaczy, że każdy ma inny gust i bardzo dobrze. Więc sugerujesz, żeby zaprojektować w połowie sukni i w połowie dżinsy? Nie dżinsy, ale eleganckie spodnie w komplecie z piękną suknią. Tylko żeby dało się w tym tańczyć. Jasne, bo Ruby rządzi na parkiecie. Im więcej eksperymentów, tym lepiej dla stylu Shadow High. Równie ważna jest też paleta kolorów. Oczywiście. Tak, i musi być nastrój. Co to w ogóle znaczy? Nie wiem, jak to zdefiniować, ale wiem, kiedy to widzę. I ani odrobiny różowego. A? Naprawdę? Lubię róż. Różowy jest w porządku, jeśli się go właściwie używa. Na przykład, jeśli jest to nowatorski, idealny róż. Zero różu. Może róż? Musi być idealny róż? Jasne. Wiecie co? Shimmer i Shine kojarzą mi się z opalizacją. Więc może byśmy poszły w stronę efektu ombre, tworząc warstwy takie jak te. A jaki kolor chcesz cieniować? Różowy. Idealny róż. Co? Trzymam kciuki. To nasza najbardziej śmiała decyzja. Dlatego jest idealna. Miejmy nadzieję. Uniosę trochę tkaninę, żeby powstał efekt ombre. Do dzieła. Czy chodziłaś już wcześniej na potańcówki? Tak, ale dość dawno temu, z moim byłym, Colinem. A, racja, Colin. Byliście parą, prawda? Tak, chociaż właściwie nieważne. Na pierwszy bal w szkole poszłam z Ainsley i Aidenem. Odstawiliśmy się, żeby zrobić wielkie wejście. Tak zostaliśmy potrójnym A. Potem chodziliśmy razem na każdą imprezę, dopóki... Ainsley nas nie porzuciła. Mogę być waszym trzecim A następnym razem, tylko musiałabym zmienić imię. Może na A Skyler. Okropne.
Tak się zagadałyśmy, że... Czemu nie ustawiłam zegara? Róż wyszedł mocno nieidealny i bardzo nie w stylu Shadow High. Inspekcja w połowie zadania. Jak wam idzie? Próbujemy jak najlepiej wyrazić styl Rainbow High. A co to właściwie ma być? Macie tak różne gusty, że nie chciałyśmy wybrać tylko jednego rodzaju kreacji. A co komitet Rainbow High sądzi o tej ciekawej koncepcji? Nie podoba mi się. Mnie się kojarzy z doktorem Jekyllem i panem Hyde'em. Ale na mnie może świetnie wyglądać. Jestem tego pewna. Pokazujemy tylko swoje prawdziwe kolory, tak jak chciał komitet. Ale teraz to już sama nie wiem, które są prawdziwe. Racja. Shadow High, zdecydujcie się. I to szybko. Dam wam trochę ochłonąć. Nie zrobię sukni balowej. A ja w życiu nie założę dżinsów. To są eleganckie spodnie. Potrzeba więcej warstw. Znacznie więcej. Mnie się podoba. Dzięki, ale chyba nie jesteś zbyt obiektywna. Ojej, to nasycenie koloru wydaje się... intensywne. Jeszcze tworzymy warstwy, by dojść do idealnego różu. Będziecie potrzebować dużo więcej warstw. Jak już mówiłam, wiemy. Wszystko w porządku? Będzie. Nie. Za długo trzymałam tkaninę w kąpieli. To moja wina. Zagadałyśmy się i przegapiłyśmy czas. To też moja wina. Nie. To ja jestem roztargniona, tylko... Przepraszam, zaraz wrócę. Kai? Muszę coś zrobić. Co chce zrobić Skyler? Czyżby porzuciła projekt Rainbow? Dowiecie się wkrótce. Uwaga, spoiler! Sama nie mam pojęcia.